Siemanko. Czwartkowy już, nie? Taki poranku. Godzina 15.12, 28 stycznia. I wydaje mi się, że to miejsce jest dobre na biwak, bo nie ma tu żadnych ścieżek zwierząt. Tam ich było dużo. Nic mi nie spadnie na głowę. No i jest tu dużo drzewa na opał, takiego grubszego. Te śledzie to chyba nie są takie śledzie, jak powinny być, ale są ultra lekkie i dają rady w tym przypadku. Chociaż tak mi się wydaje, że dają rady. Zobaczymy, czy to wytrzymie noc. Tu robię wyblinka, jakby ktoś był ciekawy, co ja tam kombinuję, no to wyblinka tu robię po prostu, bo on nie jest takim... Nie ma kształtu haczyka, tylko taki ząbek tam jest i żeby to nie zjechało, no to robię wyblinka, nie? Ona się trochę tam zaciśnie. Jest. Na 6 śledziach jest to zamontowane wszystko. Muszę uważać, żeby tu nie zahaczyć. W sumie jest dobrze naszpanowany, ale można go jeszcze trochę naciągnąć. Ustawić równo. No, myślę, że jest ok. Ale zimno. Od razu w środku ląduje moja nówka, mata samopompująca. Jeszcze, żeby na niej nie spał. Nigdy, to będzie mój pierwszy raz. Odkręcam korek i sama się pompuje. Śpiwory oraz suche ciuchy do spania też zostawiam w namiocie i zamknę, żeby tu nie wypizdziało. Rękawice robocze, żeby moich wypasionych Black Diamondów nie zniszczyć. Nowo piła, to zabezpieczone, bo tu chyba będzie padać śnieg zaraz, coś czuję. Fajny taki karabinek tu jest, że można zapiąć i wyruszyć w poszukiwaniu opału. 15.48, do zachodu słońca jakieś 23 minuty. To wygląda na suche. Bierzemy to na obóz. Pierwsze cięcie nową piłą. Jest ok.
jak to go dają, drzewo grzeje 3 razy. Dziennik pokładowy BNT, styczeń. Drzewo, które tniemy, nie powinno wisieć na gałęziach. Za duże ryzyko kontuzji. Jest brzoza. Bierzemy trochę kory na rozpałka. Wiem o tym, że na rynku jest coś takiego jak zapalniczka albo zapałki, ale rozpalanie przy pomocy krzesiwa daje więcej frajdy i satysfakcji. Nadzieja na coś ciepłego do jedzenia. Moje siedzisko z 2 kawałków. To jest mój zapas opału. Tu są jeszcze takie trochę drobniejsze. A jakby brakło, no to zawsze mogę jeszcze dociąć. Opakowanie oczywiście ładnie spakujemy do tasi i zabieramy ze sobą do cywilizacji, żeby nie zostawiać tego w lesie. Na pewno nie będziemy tego polić, bo plastiku nie powinno się spalać. Tu dolejemy trochę wody, żeby się nie przypiekło. Pyk. To będzie moment i gotowe. Dziś na kolację takie coś. To jest tak samo jak ostatnio te takie szybkie jedzonko firmy Joy Food. W zasadzie to jest gotowe już, wystarczy tylko podgrzać. Kładąc to na tym żarze, to jest lepszy pomysł niż kombinowanie z tym trójnogiem. Dobre. Pewnie nikogo to nie zdziwi, ale mam ze sobą yerba i cały sprzęt do yerby.
ale nie będę pił yerby dzisiaj już, bo jest trochę za późno. Znaczy się, czasami pija yerba nawet po 20, ale jak jest montaż do zrobienia, a dzisiaj nie ma montażu do zrobienia, na zegarku jest 19 i nie będę się już stymulować, bo trzeba będzie zasnąć za jakiś czas. Ale mimo wszystko mam przygotowany do Was rabat na zakupy w moim yerba sklepie www.yerbanot.com. 15% zniżki na cały asortyment, jest ważny tylko do jutra, a kod rabatowy tu pisze, jaki jest. Dobrym ruchem było zabranie tych stuptutów. Stuptuty to są te takie ochraniacze na śnieg, żeby śnieg nie wpadał do butów. I one były dobrym pomysłem, bo dużo trzeba było odgarniać nogami właśnie tego śniegu, żeby tu przygotować ten obóz. No i fajnie, bo teraz mam suche buty i to jest dobre właśnie, że mam suche buty. Ale co z twarzą? Bo twarz schować do śpiwora to nie jest najlepszy pomysł, bo człowiek generuje para przez usta i może właśnie zamoknąć śpiwór. Tego trzeba unikać. Teraz przygotujemy sobie miejsce na kartofle, pyry, ziemniaki. Sześć mniej więcej równych sztuk. Przed tym dzisiejszym biwakiem specjalnie, żech się nie ogolił, żeby wyglądać tak bardziej właśnie jak człowiek lasu i żeby mi było cieplej w twarz. Moja brandka podzielił żech na dwa sektory. Tu jest sektor na płomienie, a tu jest sektor na żar. W środku tego żaru są kartofle. Idealne. Jest jeszcze razem ze mną konserwa, którą podarował mi saper. U sapera na sklepie właśnie idzie kupić takie różne cuda bushcraftowe. To jest kurczak zagrodowy z kurkami. Spoko, że to jest, ale nie zjem tego dzisiaj, bo już mam dzisiaj dość kalorii. Będzie na jakąś następną okazję. Trzeba przyznać, że ta piła spisała się dobrze w moich amatorskich rękach. Ta piła kosztowała 140 zeta w tym sklepie, którego wypowiedzenie nazwy dla mnie to jest na serio problem. To jest Leroy Leroy, czy jakoś tak. Cięła drzewo w sumie można chyba nawet powiedzieć szybko i sprawnie. I jest pełnia dzisiaj. Jest serio jasno. Co prawda ISO jest już podkręcone do 32 tysięcy. No ale jest jasno. A to co tam świeci to nie jest żadne miasto, bo tu nie ma żadnego miasta. Tu są tylko wsie w okolicy i jakieś takie domki wypoczynkowe. Fajnie, fajnie się siedza, śnieg zaczyna padać. Żebyście mogli zobaczyć, że pada śnieg, no to muszę trochę ze światłem pokombinować. No, już. Godzina 20:14, temperatura minus 1 stopień i w nocy spadnie do minus 4. Wschód słońca będzie o 7:13 i jak się właśnie obudza, to będzie minus 4 stopnie na termometrze. Także w sumie może być zimno trochę, ale myślę, że dobrze, że w miarę dobrze, żech się przygotował. Chociaż nie wiem, czy nie jest, że trochę za słabo odizolowany od podłoża, bo mam tylko jedna mata. Ona ma grubość 5 cm, ale no, mam nadzieję, że to nie jest za mało. Mój plecak już tu jest. Śpiwory też już są wyciągnięte z opakowań, żeby się rozprężyły.
Moje stopy są suche. Spodnie w tych krytycznych miejscach też. Wszystko dzięki stuptutom fajnie. Według różnych danych z internetu, moje buty, one powinny razem ze mną iść do śpiwora, bo inaczej mogą zamienić się w kostki lodu nad ranem. I nie wiem, co zrobić z tym faktem, bo zapomnę użyć worków na śmieci, żeby... No bo wiecie, nie mogę przecież tych buciorów do tego mojego śpiwora wziąć, żeby ich nie pomarasić. Chyba zaryzykuję i zostawię te buty po prostu. Mam tu taki speleo szpejwór. Nie wiem, czy ten mój speleo szpejwór coś ogrzeje te buty, ale obawiam się, że nie. Zostawia je w środku namiotu. Zamykamy, bo przeciąg. Dobra, poprzebierane. Tej bluzy jednak nie ściągam. Ta bluza zostanie, bo boję się trochę o hipotermia, która może mnie dopaść, mimo tego, że mam tu puchowy śpiwór. W zasadzie dwa śpiwory mam. Tu jest chyba 300 gram puchu i to jest taki ultra light. Razem ze mną do śpiwora idą baterie i woda. Ale woda pójdzie do tego drugiego śpiwora. Do tego drugiego śpiwora. To jest śpiwór z Decathlona. I on nie jest puchowy. To jest syntetyczny materiał. Jakże właził do namiotu, to temperatura pokazywała minus 1, a teraz pokazuje 1, czyli udało mi się jakieś 2 stopnie Celsjusza nachuchać tu. Tak to wygląda właśnie, to jest jeden śpiwór, to jest drugi śpiwór, to jest jo. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinie, ale jak na razie jest mi wygodnie i ciepło. Siemano, jest rano, 7:00. Temperatura... W ogóle mi nie było zimno, w sumie to było mi nawet za ciepło i przez część nocy jeden z tych śpiworów, ten zewnętrzny, był rozpięty. Woda zaczęła się skraplać. Znaczna część tej wody już opadła i wylądowała na moich śpiworach. Mam szczęście, że nie ma większego mrozu. Co jeszcze? Jeszcze to coś, co mnie bardzo zdziwiło, to insekty. W sumie widział tylko dwa. Dwa małe, czerwone pająki, przypominające kleszcze. Ale to chyba nie były kleszcze, bo one były za duże. Takie wielkości główki od zapałki, czerwone jak arbuz, albo jak cegła, albo jak bardzo czerwone. Pająki o bardzo intensywnej czerwieni, dwa takie małe tu były. Co jeszcze? Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Mógłbym powiedzieć jeszcze, co mi się śniło, ale nie wiem, czy to... Nawet nie ma tak źle z tymi butami. Nie były jakoś mocno zmarznięte. O, ale tu jest rzeźko, no. Ciekawe, czy jeszcze jakiś żar jest w ognisku. Lipa.
Laser Competition 2 firmy Terranova. I to jest taki ultra lekki namiot. Na tego śledzia w takim bardzo ruchliwym miejscu było zabezpieczenie w postaci patyków, żeby pamiętać o tym, że tu jest śledź. Na następnym biwaku, zanim legna się spać, to naszykuje się rozpałka, żeby rano rozpalić jakiś mały ogień, bo nieprzyjemnie się było pakować tak bez ognia. Zimno mi w palce z rąk bardzo. Teraz powrót przez ten las takimi właśnie różnymi na przełaj, ale niedaleko. 3 km do chaty. Dzięki za wytrwanie do końca tego biwaku. I pozdro! Aż nie chcę normalnie tak robić, bo mam zimne palce. Kura na masie, siemano. Siema! Lecimy z treningiem, mordeczki. Dzisiaj klata.